Cześć, witajcie w krótkim filmie informacyjnym, w którym chciałbym wam wytłumaczyć, czym była spowodowana ta długa przerwa w nagrywaniu. Zacznę może od tego, że kiedyś mój kanał to była taka, no powiedzmy, zabawa. No, nie wstydziłem się przed kamerą się wygłupiać, robić jakieś no trochę żałosne filmy, a teraz już się trochę pozmieniało. Teraz już nie chcę na YouTube'a wstawiać jakichś śmieci, filmów żałosnych, bo wiem, że ludzie będą mnie hejtować. Miałem pomysł na kilka filmów, ale przy montowaniu albo przy nagrywaniu tak się zastanawiałem, czy będzie to w ogóle ciekawe, czy nie będzie to jakieś nudne. No i wyszło, że w końcu nie wstawiłem tych odcinków. A na ryby jeżdżę już o wiele rzadziej, nie mam z kim. Koledzy na wakacjach. Nie ma w ogóle nikt czasu gdzieś mnie zawieźć. W ogóle, no wiecie jak jest. W ankiecie możecie zagłosować, czy chcecie odcinek złowienia na moim stawie, bo ja sam nie wiem, czy nagrywać, czy to już nie jest zbyt nudne dla was, ale mogę powiedzieć, że nie łowiłem na moim stawie dość długo, więc może by brały jakieś fajne ryby, więc zagłosujcie w ankiecie, no i zobaczymy, może coś na kanał wejdzie. Chciałbym też podziękować za dużą ilość subskrypcji, w tej na obecną chwilę jest około 5500, no i nie nagrywam filmów, a te subskrypcje ciągle lecą, do góry oczywiście, więc nie dawajcie tych unsubów, może na pewno będą jeszcze jakieś filmy, to na pewno nie jest ostatni film informacyjny, że to koniec, więc myślę, że jak będę jeździł na ryby, będę nagrywał, może w te wakacje będzie jakiś sezon, w którym będę częściej filmy wstawiał, jak będą jakieś ciekawe pomysły. Za kilka dni zobaczę tą ankietę, no i jeżeli będzie więcej głosów, żebym nagrywał ten odcinek z mojego stawu, to go oczywiście nagram. Więc to by było na tyle z moich dzisiejszych informacji. Przypominam o głosowaniu w ankiecie. A ja się z wami żegnam. Narka.